Uczeń, rodzic, nauczyciel. Dobra współpraca gwarancją sukcesu. Taki był tytuł 3. Wojewódzkiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy zgromadzili się m.in. dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy i terapeuci z całego Podkarpacia. Tematyka w znacznej mierze dotyczyła zagadnień związanych z wychowaniem młodego pokolenia. Prelegenci poruszali kwestie m.in. komunikacji na linii szkoła i rodzice. Chodzi o to, żeby budować dobre relacje między nauczycielami a rodzicami i żeby te oddziaływania pozytywnie wpływały na dzieci, na ich rozwój. Myślę, że temat aktualny, na czasie. Wiemy, ile czyha niebezpieczeństw w szkole uczniów, ale myślę też, że ta konferencja pomoże na to, żeby złapać te lepsze relacje z rodzicami. Jak zaznaczali uczestnicy spotkania, współpraca z rodzicami z roku na rok się poprawia. Konieczne jest jednak ciągłe poszerzanie swojej wiedzy, czemu mają służyć właśnie takie konferencje. Aktualnie już jest lepiej. Na pewno tam wiele lat temu było trochę gorzej. Teraz już idziemy w dobrym kierunku, coraz więcej staramy się robić tak. Ja też jako psycholog staram się, aby ten rodzic brał udział w mojej pracy. Staram się, by on uczył się tego, co ja uczę jego dziecko. Żeby on był w stanie sam w domu pracować z tym dzieckiem, bo to jest najbardziej efektywne. Wtedy, kiedy pracuje zarówno terapeuta, jak i sam rodzic z danym dzieckiem. Cały czas musimy podnosić swoje kwalifikacje, czy to rodzice, czy to pedagodzy, czy to wszystkie osoby, które pracują z dziećmi, ponieważ czasy się zmieniają. Problemy się pojawiają, więc dlatego jest ważne ciągłe dokształcanie, aby móc skutecznie zwalczać te problemy albo w odpowiedni sposób interweniować. Jednym z 7 prelegentów była dr Lucyna Samborska. Temat jej wykładu dotyczył kwestii związanych z właściwą suplementacją dzieci i młodzieży. Opowiem o zagrożeniach stosowania suplementacji, opowiem, jak reklamy suplementów diety wprowadzają nas wszystkich, i nauczycieli, i rodziców, i nas konsumentów w błąd, jak są szkodliwe, co w sobie kryją, więc przewrotnie będę zniechęcać do zakupu suplementów diety dzisiaj albo do ich zdecydowanego, świadomego wyboru, rozsądnego i mocnego zastanowienia się i zdystansowania do reklam. Czas w przerwach od wykładów był znakomitą możliwością wymiany wzajemnych doświadczeń między pedagogami oraz nabycia aktualnych publikacji i pomocy terapeutycznych. Dla biorących udział w konferencji zostały przygotowane bezpłatne materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa w konferencji.